I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora, i odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? I dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, proszę Cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Wiemy później z Bożego Słowa, że ten człowiek został uwolniony. Kochani, tam pantomima przedstawiła coś, pewną niezwykłą rzecz, niezwykłą myśl, że Bóg czyni wszystko i zawsze ze względu na człowieka. Bóg stworzył całe stworzenie. Bóg uczynił niebo i ziemię ze względu na człowieka, bo kiedy umieścił go w ogrodzie, pozwolił mu z tego wszystko korzystać. Powiedział: to jest dla ciebie, to jest dobre. Ja chcę, żebyś tym się opiekował, żebyś z tego korzystał. I kiedy czytamy Boże Słowo, bardzo wyraźnie można zauważyć, że Bóg w naszym życiu również czyni wszystko ze względu na nas. Nie chciałbym zabierać dużo czasu, a chciałbym kilka myśli powiedzieć, ważnych myśli. Kochani, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg tak bardzo nas kocha? Że Bóg wszystko, co czyni, czyni ze względu na ciebie, z potężnej swojej miłości, z potężnej swojej łaski. I kiedy czytamy fragment Ewangelii Łukasza, chciałbym zaakcentować pewną myśl. Kochani, w tej łodzi razem z uczniami był Pan Jezus Chrystus. Ale czy to był czas dla nich sprzyjający, czy to te okoliczności, w których się znaleźli, były dobrymi okolicznościami? Byli przerażeni, bali się. Ich wiara doznała jakiegoś uszczerbku. Bo pomimo tego, że może mieli świadomość, że Jezus jest z nimi, byli przestraszeni, bo potężne fale wtargiwały do łodzi, ta łódź trzeszczała, żagiel może targał się z powodu silnego wiatru. Wszystko trzeszczało, a oni już widzieli śmierć, widzieli, jak ta łódź zaczyna tonąć, zaczynają krzyczeć, zaczynają budzić Pana Jezusa. To nie były dobre okoliczności. To nie był dogodny czas. Ale to, co przede wszystkim po pierwsze chcę powiedzieć, kochani, w życiu każdego z nas, jeśli narodziliśmy się na nowo, jest Jezus Chrystus. W życiu każdego z nas, jeśli oddaliśmy Mu swoje życie, jest Jezus Chrystus. Ale z tego fragmentu chcę, żebyśmy zrozumieli, że nawet jeśli w naszym życiu jest Chrystus, mogą przyjść fale. Nawet jeśli w naszym życiu jest Jezus Chrystus, albo inaczej sformułuję swoje zdanie, kiedy doświadczają cię fale i przeciwny wiatr, Jezus w tej łodzi jest z tobą. Kiedy twoje życie, jak ta łódź, trzeszczy, kiedy zaczyna ci się wydawać: nie dam już rady, nie mam już sił, tracę grunt pod nogami, zaczynam widzieć, jak fale zaczynają tak bardzo miotać moim życiem i może krzyczysz: Jezu, gdzie jesteś? Ja chcę powiedzieć: Jezus nadal jest z tobą w tej łodzi. Ja chcę powiedzieć więcej, że Jezus jest w łodzi, nawet jeśli w tej chwili się tworzysz, nawet jeśli w tej chwili myślisz sobie: ja już nie mam wiary, ja już nie mam czego się uchwycić, może wszystkiego próbowałem, chcę wyraźnie powiedzieć na podstawie tego słowa: Jezus jest z tobą w tej łodzi. Jest z tobą w tej łodzi, bo chce, żebyś się w którymś momencie zadziwił, tak jak zadziwili się uczniowie. Oni już wiedzieli, z kim mają do czynienia. Oni widzieli Jezusa w akcji, kiedy uzdrawiał,
kiedy uzdrawiał chorych. Oni widzieli Jezusa w akcji, kiedy gromił demony, kiedy wskrzeszał zmarłych. A teraz mieli zobaczyć Jezusa, na którego słowo zgromione są siły natury. Ale kochani, to nie jest koniec tej historii. Ze względu na nich on stał i powiedział: uciszcie się, zgromił. Tam użyte są bardzo podobne słowa do tych, kiedy gromił demony. On zgromił wiatr, zgromił fale, zgromił burzę. Jezus jest z tobą w łodzi. Jezus jest z tobą w łodzi twojego życia. I przyjdzie dzień, kiedy wstaniesz i powiesz: któż to jest ten? I będziesz pełen zadziwienia i pełen podziwu. I razem z uczniami powiesz: któż to jest ten, który uzdrawia moje ciało? Któż to jest ten, który wyprostowuje ścieżki mojego życia? Któż to jest ten? To jest Bóg, to jest Jezus Chrystus. Ale nie chciałbym, abyśmy na tym zakończyli. Jeszcze raz powiem: Jezus, Bóg, Pan Bóg czyni wszystko ze względu na człowieka. On płynął razem z uczniami. Płynął w niedogodnym czasie, w niedogodnych okolicznościach. Wiecie, dlaczego płynął? Bo chciał dopłynąć do brzegu, na którym czekał na niego człowiek. Kochani, przed wami ewangelizacja. Przed nami również. Nie dajmy sobie, aby okoliczności naszego życia, codziennego życia, aby ten niesprzyjający czas, w którym może dzisiaj jesteś, skupił twoją uwagę w taki sposób, abyś przestał myśleć o tym, czego Jezus chce. Również Mariusz mówił o tym, żebyśmy byli do dyspozycji Pana. Zawsze możemy powiedzieć: to jest niedogodny czas. Zawsze możemy powiedzieć: to jest niewłaściwe miejsce. Te okoliczności mi nie pozwalają na to, aby móc myśleć jeszcze w tym momencie o innych ludziach. A Jezus pokazał swoim uczniom: słuchajcie, ja panuję nad wszystkim. Dlaczego się boicie? Dlaczego się trwożycie? Dlaczego wasze serce napełnia się lękiem i bojaźnią? Ja chcę, żebyśmy dopłynęli do kolejnego brzegu, a tam na tym brzegu czeka człowiek, człowiek, który czeka na zbawienie, człowiek, który czeka na uwolnienie, człowiek, którego trzeba przyodziać, człowiek, którego trzeba nakarmić, któremu trzeba dać siłę, którego trzeba wzmocnić. Tam na tym brzegu czekał człowiek, człowiek, z którego zrezygnowali już wszyscy, którego wszyscy się bali, człowiek, który przeprowadził się do grobowców. A Jezus razem ze swoimi uczniami przepływał w niedogodnym czasie, w niedogodnych okolicznościach, po to, by uwolnić kolejnego człowieka, aby wskazać mu drogę. Pan Jezus tym słowem mówi do mnie przez cały czas. Być może właśnie i my w tej sytuacji, kiedy jesteśmy w Jarosławiu, w różnych sytuacjach niedogodny czas przeżywamy. Wierzcie, naprawdę tu było lepiej. Tu było lepiej. Niejednokrotnie to mówiłem. Chodziliśmy po tych znanych nam ścieżkach. Ale wiem, że Bóg mówi nie okoliczności, nie czas, nie miejsce. Pamiętaj, jesteś tutaj przechodniem. Jesteś tu tylko na jakąś chwilę. A ja chcę, abyś dopłynął do kolejnego brzegu. A z tamtego brzegu chcę, żebyś poszedł do jakiegoś innego miejsca, a z tamtego miejsca znowu przeprawisz się po raz kolejny do kolejnego brzegu, gdzie czekają ludzie, którzy potrzebują Ewangelii. Cóż można powiedzieć? Pan Jezus, kiedy kierował się w stronę Jerozolimy, wielu mu mówiło: wybrałeś zły kierunek. Atmosfera była już tak napięta, tak gęsta, że uczniowie zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy. Na każdym kroku chciano go zabić, na każdym kroku chciano go zniszczyć. Ale Jezus szedł na miejsce egzekucji rzymskich ze względu na człowieka. Jezus stanął tam przed tymi żołnierzami, którzy pluli mu w twarz, którzy go
policzkowali, którzy wyrywali mu brodę, którzy szydzili z niego ze względu na człowieka. A w końcu wziął swój krzyż i szedł na Golgotę ze względu na człowieka. Kochani, czy to był dogodny czas? Czy ta okoliczność była piękna, super, wspaniale? Aż w końcu zawisł na krzyżu, w mękach umierając. Gdzie na krzyżu jeszcze musiał odpierać zarzuty, szyderczy śmiech i umierał na krzyżu ze względu na człowieka. Powiedz głośno, wyznaj. Jezus umierał na krzyżu ze względu na mnie. Powiedzmy to głośno. Jezus umierał na krzyżu ze względu na mnie. A co ja mogę zrobić ze względu na inną osobę? Czy będę kurczowo trzymał się swojego życia? Czy będę kurczowo trzymał się swoich niemożliwości? Jezus pokazał, ja jestem ponad chorobą, ponad demonami, ponad śmiercią, jestem ponad naturą, ponad stworzeniem, jestem Bogiem, który jest ponad wszelkie bóstwa. I mając takiego Boga, możemy iść do kolejnego brzegu. Ale w naszej wędrówce będą czekać sytuacje, kiedy będziemy przegrywać. Wczoraj miałem taką przykrą sytuację, w której przegrałem. I musiałem pokutować. I również Ty możesz powiedzieć, Panie, zgrzeszyłem i już nic więcej nie mogę dla Ciebie zrobić. Ale Boże Słowo mówi, abyśmy wyznawali sobie grzechy. Jeśli zgrzeszyłeś przeciwko komuś, wyznaj mu to. A później powiedz, Panie, przebacz mi. I nie zostawaj na długo w tym miejscu, tylko idź dalej. Kochani, życzymy Wam Bożego błogosławieństwa. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za Wasze wsparcie i za modlitwy, które odczuwamy i które są nam niezwykle pomocne.